Cześć wszystkim! Jeżeli tutaj trafiliście, to dobrze wiecie, że jest to kanał Kraina Klocków i to właśnie o klockach będzie tu mowa. A konkretniej w tym filmiku pokażę Wam zestaw klocków LEGO City włamanie do muzeum o numerze katalogowym 60008. Jest to dość duży zestaw, bowiem w opakowaniu znajdują się aż 563 elementy, które należy złożyć w oparciu o instrukcję. I w ten sposób otrzymacie aż 6 minifigurek, furgonetkę policyjną, helikopter policyjny, furgonetkę włamywaczy, no i oczywiście muzeum. Prezentację zaczniemy od dwóch minifigurek złodziei. Pierwszy z nich ma szarą koszulkę w paski, czarne spodnie oraz pas z kieszeniami. Ma przewieszony przez ramię sznur, a w ręku trzyma linkę i łom. Rabuś posiada również czapkę, a kiedy ją zdejmiemy, widać wyraźnie, jaki ma niemiły wyraz twarzy. Drugi bandyta ma czarne włosy i przepaskę na oczach. Możecie również dostrzec u niego malutki wąsik. Ubrany jest identycznie jak jego kolega po fachu. Następne minifigurki to czterech policjantów. Pilot helikoptera ma na sobie kask z podnoszoną szybką, granatowy kombinezon oraz rękawiczki. Trzej następni policjanci mają na sobie niebieską koszulę, kamizelkę z odznaką i karabinczyki. Różnią się od siebie jedynie nakryciem głowy i wyrazem twarzy. Oni, podobnie jak bandyci, wyposażeni są w akcesoria, takie jak kajdanki, latarka czy krótkofalówka. Teraz czas na prezentację pojazdów. Złodzieje będą poruszać się czerwono-szarą furgonetką. Ma ona przyciemnianą przednią szybę, żółte światła na przodzie oraz lusterka po bokach. Z tyłu natomiast znajduje się bagażnik. Można go otworzyć, podnosząc do góry klapkę. Aby włożyć minifigurkę do środka, należy po prostu zdjąć dach pojazdu. Policjanci wyposażeni są w radiowóz oraz śmigłowiec. Samochód jest granatowo-biały. Ma na przodzie dużą niebieską szybę, a po bokach po trzy mniejsze szybki z każdej strony. Z przodu znajdują się również ruchome lusterka oraz zderzak i światła. Minifigurki można włożyć do środka i posadzić w fotelach, otwierając uprzednio lukę na dachu samochodu. Otwierany jest również bagażnik, gdzie zapewne zmieszczą się akcesoria minifigurek. Helikopter ma duże obrotowe śmigło oraz małe na ogonie. Kabina pilota jest tutaj cała oszklona. Szybkę można podnieść i posadzić minifigurkę w środku za sterami. W oczy rzucają się również duże szare płozy, a po bokach zamontowane zostały megafon oraz światło uruchamiane przyciskiem z tyłu. Z przodu i z tyłu rozmieszczone zostały syreny oraz kolorowe światła. A teraz czas na najważniejszą w tym zestawie budowlę, czyli muzeum. Przed wejściem, oprócz czerwonego dywanu, znajdują się żółte reflektory. Na górze budynku mamy kolumny przypominające minifigurki LEGO, a po środku zegar. Do flag umieszczonych na dwóch frontowych kolumnach należy przykleić naklejki z literką M, a na froncie budynku znajduje się miejsce na napis City Museum. Przez oszklone główne drzwi dostrzec możecie laserowe zabezpieczenie budynku. A na jego dachu, obok balkonu, zamontowane zostały odchylone okna, dzięki którym złodzieje będą mieli okazję do obrabowania muzeum. Zobaczmy zatem, jakie cenne łupy na nich czekają. W środku znajdują się cenne misy, szpadle oraz diamenty. A to już od Was zależy, czy pozwolicie bandytom na obrabowanie muzeum, czy powstrzymacie ich z pomocą policji. Na dziś to już koniec. Po więcej filmików o klockach zapraszam już wkrótce. Do zobaczenia!